Wszystkich z tej strony i witam was w wyzwaniu 100 dzieci Adama. E, I słuchajcie kochani, miałam ciut inne plany, właściwie na początek e, tego odcinka, bo tam chodziło mi właśnie o Hanie. Jak, ja, jak wam mówiłam, bo też się, dlaczego jej nie wzięła ze sobą, no bo tak jak mówię, mam co do niej plany i zrobię to na pewno. W, mam nadzieję, że uda mi się w kolejnym odcinku. Ale w tym no niestety musicie mi wybaczyć, nie dam rady, bo ja potrzebuję tam zrobić kacenkę. No, nie Bóg wie co tam, ale tak czy siak nawet wiecie, kilka minut kacenki zajmuje co najmniej pół dnia. Także w tym tygodniu niestety już się kochani nie wyrobię, wybaczcie mi, bo od poniedziałku mój mąż ma już urlop w końcu, powiem wam, że już nie mogę się doczekać, będzie miał trzy tygodnie urlopu. I, no i już w tym tygodniu też już trochę już nagrywałam do przodu, muszę sobie też pomontować filmy, no bo wiecie, no nie chcę też siedzieć przy kąpie, zresztą na tydzień jedziemy do moich rodziców. Jak zawsze na urodziny mojego małego, tak skończy trzy latka. Zresztą, co do urlopu, to ja Wam powiem jeszcze w poniedziałek, przy tym ostatnim odcinku modów, bo przerwy jako takiej, że nie wiem, te trzy tygodnie nie będzie filmów, nie będzie, bo filmy będą, tylko oczywiście nie będą codziennie, tam nie wiem, trzy w tygodniu, dwa, no nie wiem, zobaczę, jak mi się to wszystko uda ogarnąć. Ale no nie będzie tak, że nic nie będzie przez trzy tygodnie, ale no na pewno filmy nie będą codziennie. Tak jak mówię, to Wam jeszcze powiem, myślę, że w poniedziałek. A dzisiaj no spędzimy sobie normalnie tutaj dzień, tak miałam w planach, no tylko chciałam tą kaczkę, ale no to najwyżej przedłużymy słuchajcie jeszcze, a dość tu w sumie na 7 dni jest o 1 i postaram się w tej przerwie gdzieś tam to y, zrobić i wrzucić, no bo, no bo, no bo potrzebuję zrobić tą kaczkę, bo, no, bo nie ma tutaj jak inaczej zrobić z tego co chcę, e, także... Także, no tak, kochanie, w tym tygodniu po prostu już no, mam bardzo dużo roboty, bo właśnie chcę sobie już pomontować te filmy do przodu. Już powoli muszę zacząć pakowanie, bo wyprawa z całą moją rodziną to jest. To jest ciężko, powiem. No. Ale damy radę, powiem Wam, że już naprawdę nie mogę się doczekać, potrzebuję odpocząć naprawdę i to, e, wiecie, już tam nie chodzi, że od YouTube'a i tak dalej, tylko generalnie gdzieś, wiecie, wyjechać, gdzieś, nie wiem, popływać, pochodzić choćby po lesie, do zoo na pewno pojedziemy jak zawsze, mój małż się nie może doczekać, takie tam, wiecie. Ale no już nie mogę się doczekać naprawdę, bo mam nadzieję tylko, że nie będzie takiej pogody, że e, będzie lało. Zobaczymy, dobra, Adaś. A ty co robisz, mój drogi? Ja w ogóle, Adaś, bym chciała, żebyś ty zrobił, wiecie co? Lody. E, wiem, że <grym> siódma rano, śniadanie <grym> i lody, ale jesteśmy na wakacjach. A co tam? E, bo na kolację to pójdziemy sobie w inne miejsce. O, te! Będą wszyscy zieloni. Co wy na to? <grym> Będzie śmiesznie. A wy, dzieciaczki moje, zanim dziadek tutaj zrobi wam lody, to możecie, o, na przykład pograć sobie tutaj Proszę bardzo. Chwilkę sobie pogracie. A, Boże, ja nie włączyłam mówię, co wy stoicie. E, chwilkę sobie pogracie i. Dziadek będzie. powiem wam, że... Mm... Na szczęście dzieciaki tutaj się nie budziły, mam te lampki, ale jak ja przyprowadziłam ich do Adasia, no nie, zanim tutaj pojechaliśmy, wszystkie mi się tak po prostu budziły, że to był jeden wielki koszmar. Ja wam powiem, że nie wiem, tak jak Asia ma to normalne wyzwanie z to dzieci, tak, gdzie mnóstwo dzieciaków ma na okrągło i one się wszystkie budzą, to ja współczuję. Powiem wam, że no, powinni trochę to poprawić, żeby to się tak te dzieciaki nie budziły. No tu powiem wam, ja te lampki mam niby automatyczne przełączanie, słuchajcie, ale one są włączone cały czas i no na szczęście mi się jakoś tam nie budziły. Ale wiem, że są z tym problemy. I ja nie wiem. Jest nawet słuchajcie, mod, żeby to zlikwidować. W ogóle dodali to do gry, ale już jest mod y, po prostu, żeby to zlikwidować, bo uprzykrza ludziom życie, nie. To jest w miarę fajne, y, ciekawe, ale no bez przesady, nie? Bez przesady. Żeby kurczę, wszystkie dzieciaki się ciągle budziły i. bo ten potwór, nie? I przy okazji starsze dzieciaki, nie? <grym> Także no nie wiem. Trochę. Trochę tego nie dopracowali. Choć pomysł generalnie bardzo fajny, no bo w trójce też były te potwory i w ogóle, ale. O! Ta lama w końcu mi to działa. Pamiętacie, kiedyś Łada się nie działała. Hania, ty tam dbaj o siebie dziecko. A zdobywaj sobie przyjaciół. Do ciebie jeszcze wrócę. Postaram się w kolejnym odcinku, ale nie wiem, kiedy będzie, mówię wam z góry, bo to już przez te trzy tygodnie te odcinki będą tak wiecie. yyy... Rosowo, no nie wiem, co tam mi się uda nagrać, to po prostu powrzucam. No, Adas, jak tam, te twoje lody? Wiecie co, w ogóle? Pójdziemy na pewno też na rybki, dlatego że Adasiowi tutaj brakuje tej jednej sztuki. Zobaczymy, co będzie dalej. Adas, daj spokój, chłopie. Zrobiłeś te lody. Tak. Zaraz jemy sobie lody. I wiecie, co jeszcze chciałam zobaczyć? W ogóle mam... nie posprzątałam jeszcze. Te ryby to są jeszcze dobre, podłe. No, po co ty to tutaj trzymasz? Spokój. Tu jest ten nagrobek z, od tego. Właśnie, czy ja bym na przykład to gdzieś tu... Ale dobra. To na koniec, żebym tylko pamiętała. Zostawię tutaj, słuchajcie, jakiś na podkładkach. Albo może gdzieś powiesimy, da się? Na pamiątkę zostawimy tutaj. Czekajcie. Zobaczę. Czy to się... Gdzie ten twój Ada, obrazek? Czekajcie, to... Bo to wszystko jest podłe. Jeszcze w ogóle chcę zobaczyć... Ej, jaka fajna ryba. Górami całujące. Ej, tu gdzieś mieliśmy akwarium, ja bym ją rzuciła i zobaczyła. Gdzie to akwarium? Tu. A gdzie ta ryba teraz kurczę? Wszystko mi się to poprzestawiło. <grym> eee, to jest też podła, to sprzedam. Chcę, szyb szybko to zrobię. O, anioł morski, patrzcie. Nie da się? Wszystkie rzuciłam. Dobra, jedna jest, ok. Jedna? Jedna. To co to jest? A takie podłe też tu mogę dać? Mogę. Hmm, okay. Anioła na pewno sobie zostawimy jeszcze jednego, bo nam się może przyda. Ja chciałam to górami zobaczyć, gdzie to było. Całujące. O tu! To chcę. Ej, tutaj, sorry. No i jeszcze ten obrazek, czekajcie. Da się tu powiesić, a da się zostawi na pamiątkę. O, proszę bardzo. A widzicie jaki macie? Nie, wy nie macie, dobra. Jak ta ryba wygląda? Śmieszno. Juliet. Nie, nie, nie. Żadne nie mogę przestać o tobie myśleć. I chciałam zobaczyć winogrona. Dwa 600. 2 miliony 600. Nieźle, co? Dobra, to resztę sprzedamy. Wiecie co jeszcze bym chciała? To sprzedam. Muszę pamiętać o tym nagrobku, bo ja go tu zostawię. Bo ja tak to nie mogę się go w ogóle pozbyć, nie? Zuposażę. W ogóle to owoc, jakieś śmieszne te. Kolo owoc. To chyba z tego kosmosu, co Adaś przywyspa, prawda? To chyba jest dla wnuczek. To jest dla Wilhelminy! Akurat tak nie padło. To ja ci dam, dziecko, tą książkę. Proszę, czemu ja o tym nie pomyślałam wcześniej? A to co? Mają wydruki. Dobra, zresztą już nie będę przy Was tego robić. Także pójdziemy na pewno sobie na rybki. Chwilę, yy, wybierz dekorację. Truskawki. <grywki> I posypkę. A niech jest bita śmietana. Dobra. Adaś, ty sobie możesz wziąć miseczkę. A dzieciaki. Niech sobie. Oj, dlaczego tu jesteś smutna? O, przegrałaś. Weźcie sobie, Rożek. Chodź, dziadek zrobił lody, poprawi Ci się humor. Widzicie wszyscy? Tak. Dobrze, gdzie Ty, Adaś, poszedłeś? Czemu Ty tutaj? Chodź, Adaś, tutaj do nich. Tu na przykład usiąść? Na łóżku poszedł, poszedł usiąść. A Wy, dzieciaki, tu siadacie? A ty? Nie, to chodź tu do dzieciaków. Chodź. No, cztery tylko są. Adaś będzie jadł sam. Trudno. Ale wy tu możecie przez ścianę, o, sobie tak pogadać, proszę. <głynie> w ogóle takie wielkie taroszki, co? O, i ta truskawka. Piękne są. Jestem ciekawa, czy wszyscy będą zieloni. To jeszcze jakaś szklanka. Adaś, ty też, te też wcinaj. Adaś, nam to w ogóle jest super. A dzieciaki? Dzieciaki też, więc pójdziemy sobie może na początek na rybki, a później pójdziemy na kolację w fajne miejsce. I... Zobaczymy. Jestem ciekawa, czy będą zielone. Zawsze to lubię. Kto dzwoni? Czekajcie. Do Czarka ktoś dzwoni. Nie, do żadnych klubów na razie. Adaś, co ty oglądasz? Nie, słuchasz sobie muzyczki fajny tryb. a ja myślę, że to będzie lepiej wyglądać. Taka zwyczajna w sumie. Ej, te lody są świetne, podobają mi się. No, dzieciaki jemy. I tam w sumie jak połowimy to jest 4 do 1, to jedno nam zostanie. Ale to najwyżej jedno poszuka sobie tych, wiecie. kart do kolekcji z tych żab. Czekajcie. Dobra, jestem. Jemy, dzieci, jemy. Słuchajcie, na pewno jeszcze tu przyjedziemy. Tylko coś tam najwyżej może jeszcze pozmieniam. Eee, może przyjedziemy z Elizą i e, z tym... Jezus Maria. Z Marysią, z Grzesiem, z Hanią właśnie. Zobaczymy. Ada zielony! Super, Adas. Wiesz co? Zmień sobie strój na codzienny... Cztery na przykład? Nie pamiętam, co ja ci tam dałam. Poczekamy. Idziecie jakiś zielonem, i pójdziemy. <ścoughs> Całą rodzinę, słuchajcie, pójdziemy na miasto. Tak. A co? Będziemy oryginalni. Zieloni. <ścoughs> Jedźcie, dzieci, bo. Czekajcie, to odłożymy do lodówki. Bo idziemy. No, raz, dwa. Czekajcie. A tu już zjadłaś, dobra, kto tu jeszcze nie zjadł? Jedz, kochanie. I, 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 i Edward. Jedzcie, dzieci. Weź radosnego SMS, ale nie bo to nas chyba gdzieś zaproszą. Tak to by było. A daś pora staliściami. <noise> w ogóle... Wiecie, za no są niektóre fajne te rzeczy, ale tak powiem szczerze, że rzadko się z nich korzysta. Jezyku, przepraszam, nie wiem jak wy, ale właśnie z tych lodów, z tego popcornu, jakoś tak, nie wiem, bardzo, bardzo rzadko. Niby to wszystko jest, ale jakoś tak. O! Wilhelmina, porasta liściami i Edward, a ten czarek? Dobra, wszyscy są zieloni, możemy się stąd zbierać. Dobrze, zrobię tak, bo ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę, dlaczego nie wodzę w ten sposób. Tylko klikam na telefon, gdzie właściwie. No, przecież to żadna różnica, tak? Ja się tak nauczyłam po prostu. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Na początek zaczniemy sobie od rybek. Może Adasiowi damy, żeby wędkową na przynętę. Um, na co mógłbyś łowić, mój drogi? W sumie mogłem te ryby zostawić, nie? Bo na ryby chyba się fajnie łowi. Hmm. Dwie paszcza. Nie wiem, bez różnicy. No i klikamy, słuchajcie, jeszcze dzieciaczki zrobię, idzie na ryby razem. No i zobaczymy. Jedno nam zostanie, dziecko, więc to dziecko będzie chodziło i szukało sobie tych kart. Tak, zrobimy. A reszta niech sobie powie. Opel historii grupy, Ok. Wszyscy pięknie są w strojach. Adaś leci pierwszy. Zielony, piękny. Leci Wilhelmina. Okej. Okay. Teraz poczekajcie, bo ja muszę tutaj znaleźć jakieś żabki. Yy, to jest czarek, prawda? Tak. Zobaczcie w ogóle, wszyscy zieloni. Widać, że to jest nasza wyjątkowa, oryginalna rodzina, prawda? <grych> tu gdzieś na pewno były żabki, słuchajcie. Na pewno były. No bo yy, w ogóle, no. właśnie, teraz możecie sobie zobaczyć, jak to ładnie wygląda. Zobaczcie, wszędzie są palmy, ładna woda, jest troszeczkę piasku dodane. Tam, gdzie się dało. Tam, gdzie się dało, to po prostu są palmy wszędzie, tak? Zobaczcie. O, super to wygląda. Eee, I oczywiście zachęcam Was. O, ale nie to mam tutaj, choć. Eee, szukaj wyrzuconych zabawek. Zachęcam Was do pobrania tego moda. Bo no, jak teraz na wakacje, powiem Wam, że fajna zabawa. Trochę, trochę dodaje klimatu takiego wakacyjnego, prawda? Ale te wszystkie żabki i tak dalej, to, to wszystko zostaje normalnie, tak? Więc tutaj nie mamy się o co martwić. Nie wiem, czy gdzieś tu jeszcze jest. Także zachęcam Was do mm, zajrzenia do opisu. Tam macie link do kanału Luny, która zrobiła przegląd tego moda. Podała link. Tu też mam taki fajny bar. Zobaczcie, to w ogóle zrobione jak w trójce. Wiecie, co się po tym żarze przechodzi. No to tak nie działa. Jest tylko bardziej dla dekoracji, ale. O, tu są jakieś rybki. Ewentualnie później y, możesz tu chwilę połowić, zobaczymy. Ja będę cię pilnować. Będę zaglądać do ciebie co chwilkę. Ale teraz najbardziej chodziłoby mi o Adasię, wiecie? A tutaj mi kontakty i tak rosną, więc spoko. Chodzi mi o Adasię, żeby mi złowił tą jedną rybkę. Gdzie ty jesteś, mój drogi? Tutaj. Sześć wspaniałych sztuk. A też ma już na dziesiątym. Y, co ty złowiłaś? Na dziesiątym ma już łowienie. Więc mam nadzieję, że mu się uda. Na razie łowi jakieś głupoty. Może właśnie na rybę byłoby fajnie. O, znalazł jakiś pakiet, fajnie. Ades, co ty łowisz? No i niby ma dziesiąty punkt jakieś takie. O, bardzo się przyjaźnią. Zobaczcie jak fajnie. Także dlatego już tutaj nie rośnie nic. Wrzuconą zabawkę. Patrzcie, jakiegoś robota znalazł, ale fajnie. Ej, czekajcie, zajrzę tutaj do niego. A nie, taką zabawkę. Potwór zęba. No, więc co? Super. To otworzymy. Co dostałeś? Oh! Chwila! A dobra, Adaś. Myślę, że któreś dziecko złowiło. Adaś złowił lalkę wódu. Wow. Ale to nic, znalazł ją, zostawimy. O, otworzył pakiet, dobra. Pokaż, masz jeszcze coś? Nie, jeszcze teraz będziesz miał. No patrz, a to jest jaka piękna ryba! To jest chyba ta super, co? Suma złowił. Lwia paszcza. Czyli widzicie, Suma się łowi na lwią paszczę. Gdyby ktoś chciał. No to mi się pokazało. Ezrat płotkę złowił. No, łowisz. Łowisz mówię. Szukasz tych żabek. Adaś już jest biały. O. I Wilhelmina też. To jeszcze dzieciaki zielone. <grymne> Szkoda <że> tak krótko. <grymne> Fajnie wyglądają. Że te smocze oddechy są. Te lody są całkiem fajne, no, ale jakoś tak mówię, rzadko. O, Adaś no ta ryba. No ta ryba. O, dobra, ty już złowiłeś, okej. Okay, 20 gatunków ryb. A, dobra. Okej. Okay. Hania sobie wróciła. Kliknij na wszelki wypadek. Coś do Hani. Ale to pewno dyrektor bo się chyba spóźniła. Nawet nie odbieramy tego. Dobrze, pokaż mi, mój drogi, czy tu już... A, idziesz do tej żabki. To zaraz zobaczymy. O, konstancja ma już za małe umiejętności. Chwila! Nie, dziecko! Gdzie ty idziesz do jakiegoś faceta? Chodź tu. Chodź tutaj, dziecko. Żółty okoń. O, znowu ma jakąś zabawkę. O, jakaś nowa rybka, a dasz? Nie no, nic tutaj nie mamy, że jest nowa. Adaś raka złowił, zobaczcie. Ej, jest fajnie. Pokaż dziecko. Hmm. Popatrz sobie chwilę w chmury. Mam te pozy, kurczę, zapomniałam wyjąć ten folder z tymi pozami, bo to też mam osobno i wiecie sobie wkładam, jak potrzebuję. Jak to w ogóle dzieciaki, dzieciaki... W ogóle wszyscy tutaj wglądzi. Już jest 16. No, Adaś to wygląda super. Dzieciaki już powoli... Wiecie co? skoczcie sobie do toalety może. Pięknie. Wszyscy tak naprawdę. Bo później, jak pójdziemy ten, bo popłyniemy w rejs statkiem, to wszyscy będą chcieli iść do toalety. A Adaś niech sobie jeszcze chwilę łowi. Tylko wiesz co Adaś, mógłbyś może zmienić przynętę na coś innego, może na jakąś rybę. Tylko nie wiem ile ja mam tych rybek, nie? O, jaki fajny raczek, co? Super, podoba mi się. Ryby są fajne. Zawsze chciałam, słuchajcie, yy, zbierać sobie te kolekcje. Zawsze tak zresztą w simsach robiłam. A może na marchewkę spróbujemy? I tutaj nawet w czwórce, słuchajcie, też stworzyłam sobie simeczkę i właśnie po to, by, by zebrać te wszystkie rybki, zrobić tą całą aspirację, ale powiem Wam, że gdzieś po drodze mi się znudziło i no, no niestety czwórka, czwórka po, po takim dłuższym czasie mi się nudzi, no niestety. No ale zobaczymy, ja ciągle czekam na dodatek. Znowu jakieś tam akcesoria mają być. Chyba całkiem okej, okay, ale no co z tego jak ja chcę dodatek? I to najlepiej cztery pory roku, a o zwierzakach to już nie wspomnę, ale dobra, już nie będę się powtarzać milion razy. O małych dzieciach to już w ogóle nie ma sensu gadać. Także no. Dawaj, Adaś, co ty złowiłeś? Chłopie. Masz te swoje rybki. Łosoś. Co ty tutaj masz? Nie wiadomo, co to jest. Esencja szczęścia. okej. Okay. Ej, ale ten rak wygląda fajnie. O, tu ta wodu. Tu mam jeszcze jakieś te <noise> z kosmosu. Muszę mu to. Muszę mu tutaj posprzątać, słuchajcie. A te oprawione, bo to też miałam do, do tej aspiracji, to musiałam. Ej to że też tak się tutaj nigdzie go nie da zostawić. Bo tam koło nas to tak średnio. No ale jak chcesz to najwyżej na koniec zostawię. Bo tego się nie da sprzedać nic w ogóle z tą urną. No nie, tak się nie da. No to nic, na koniec wyjazdu zostawię u nas. Dobra, jak tam dzieciaczki? Zajrzę do nich. Idziecie jeszcze, czekajcie przyspieszę. Gdzie wy tam No, Dobra. To w takim razie chodźcie tutaj, wszyscy do mnie. Ty już nie pójdziesz do tej toalety. No dobra, no to pójdziesz w restauracji najwyżej. Czekam, aż wszyscy przyjdą. A teraz, to łowienie to tak właściwie. Nadal ma. 10. Będę musiała poczytać. Yy... O tych rybkach, gdzie, jakie i tak dalej. Dzieci, chodźcie tutaj wszyscy. Gdzie wy tam samo chodzicie? Chodźcie, chodźcie. Bo już zaraz 20. Dobra, tu dwójka leci, a reszta. Gdzie ty jesteś, dziecko? Gdzieś tu utknęła w toalecie, bo to jest w ogóle ten statek. Czekajcie. Ja muszę zobaczyć, o co tu chodzi. Ej, słuchajcie, nie wiem, co się stało. Zobaczcie, cofnęło mi czas. 11:24, przecież to był już wieczór bo właśnie tutaj w tym statku, bo generalnie, o, tak wygląda ten statek, jest piękny i tak sobie wymyślałam, że popłyniemy z dzieciakami w rejs, wiecie, no tak, trzeba sobie to wyobrazić, wiadomo, ale no ten statek jest tak fajnie zrobiony i tak mi tutaj pasuje, że właśnie Adaś ich zabierze w rejs, że niby sobie gdzieś popłyną, a przy okazji zjedzą kolację, tylko, że właśnie yy, dwójka dzieciaków utknęła mi tutaj w toalecie i ja tutaj nawet rozwaliłam, yy, słuchajcie, ściany, tylko, że widzę, że one są znowu, niestety. Nie wiem. I nic się nie dało zrobić. Musiałam, wiecie, podróżować z nimi do innego miejsca, wrócić tutaj i cofnął mi się czas. Ale jest wszystko normalnie, bo zobaczcie, Adaś te ryby ma zaliczone, więc ja nie mam pojęcia, o co, o co tutaj chodzi. No, on ma te zabawki. Wszystko jest normalnie, więc nie wiem. E, tak cześć, siak, kochani, pokażę wam ten statek. Proszę bardzo, to jest nazwa tego statku. E, tutaj macie twórcę. Tak to wygląda. Naprawdę bardzo ładny, bardzo fajny stateczek. E, I jeśli ktoś chce, to, to pobierzcie sobie, zaraz tam pójdziemy. I miałam jeszcze jeden. O, znalazłam jeszcze taki, który też jest bardzo ładny. Tylko, że tamto mi bardziej wiecie, co klimatycznie pasował tutaj do tego miejsca. Ale ten też jest bardzo fajny. E, gdyby ktoś szukał takich stateczków, więc tutaj też macie nazwę, a tutaj macie twórcę. No i dobra, słuchajcie, spróbujemy, ale ja nie wiem, bo coś jakby się tutaj baguje z tymi toaletami, nie wiem, czy coś nie jest źle zrobione, wiecie co, zróbmy tak, poprośmy o stolik, weźmy od razu ten, bo jak nas gdzieś posadzą do takiego, to później będę musiała kombinować z krzesłami znowu, się wszyscy nie zmieścimy i tak, tutaj generalnie ja zmieniłam to, że wszyscy goście muszą być w strojach kąpielowych, kucharz jest w stroju kąpielowym, kelner, tutaj ten kierownik sali, wszyscy są, słuchajcie, w strojach kąpielowych. No i oczywiście mamy tutaj głównie dania takie rybne, żeby to wszystko tutaj po prostu klimatem pasowało. Więc, kochani, my wypływamy w rejs, a dzieciaki? Czemu one nie idą? No zobaczymy, może jak nas będzie prowadził. Żeby posadzić, to dojdą, a jak nie, no to nie wiem. Także wszyscy tutaj są w strojach kąpielowych. <grymne> tak. Tak sobie wymyślałam, że będzie fajnie. Idą te moje dzieci. Idą, dobra. Tutaj chcę ten stoliczek, tak. To mi tak dałam koszulkę, bo wiecie, yy, no, powinien jakoś w ogóle. O, idzie jakaś ciekła kucharka, proszę, kucharki, seniorki, chyba w strojach kąpielowych. No ale cóż. Dziękuję bardzo. Dzieci idą moje? Idą. To chodźcie szybko, poczekam na Was. Dobrze, czy ty jesteś kelnerem? Tak. Ty jesteś kelnerem, więc... restauracja. Zamów do stolika. Zamówimy sobie do stolika. Dobra. Zostaw dzieci. I okej. Okay, co byśmy sobie wzięli? Wybór szefa. Kwaśny koktajl. Dzieci nie mogą... Ej, to to są drinki! No to pomarańczowy weźmiemy dla wszystkich, proszę bardzo. I przystawki może sobie darujemy, ale weźmiemy właśnie jakieś fajne rybki. Tilapia, zapiekanka, smażona ryba, rybne tak, łosoś. Sajgonka. Hmm. Wiecie co, to bym wzięła na przykład chłopcom. Proszę bardzo. Dziewczynko może bym wzięła, o tego tuńczyka. A Adasiowi weźmy to. O, wszyscy takie będą mieli, wiecie. Dziwne dania. Proszę bardzo. Co? Tak, a wy dzieciaczki moje, proszę bardzo. Co ty tu robisz? Czekaj na zamówienie. Usiądźcie sobie. Możecie sobie y, porysować, proszę bardzo. Rysuj. Chodź tutaj, dziecko. No! Chodź tutaj, usiądź, gdzie ty idziesz? Wróć na kwaterę. Nie, dziecko! To by było nieważne. Gdzie ona jest? Idziesz, idziesz, chodź. Teraz pójdziesz do toalety. A Daś! A ty też sobie możesz porysować. Proszę bardzo, wszyscy. Jak wszyscy, to wszyscy. Rysujemy. <grym> zobaczymy co narysują. I ty też, proszę bardzo. Rysujemy. No i czekamy, zobaczymy. Także my płyniemy sobie statkiem. <grym i zboczymy> tak. Oczami wyobraźni, bardzo ładne, w środku tutaj nic nie zmieniałam, no bo w sumie nie ma sensu, ale z zewnątrz jest naprawdę piękne, spójrzcie, bardzo, bardzo ładne i tak właśnie wygląda, tak jakbym wypływał w takie rejsy, nie? Rejsy. No? Nie no, my już chyba czekamy, co? Tak, czekamy. Co tam, już narysowałaś? Nie, myślałam. Co rysujecie, pokażcie. Jakieś dziwne dęby, jakąś ciuchcie? Czy coś takiego? Czekajcie, ty już chyba narysowałeś, pokaż. To ja ci to schowam proszę. I Wilhelmina też narysowała. To rysuj jeszcze sobie. Bo co będziecie tutaj robić? Rysuj. Możecie też pogadać oczywiście, że tak, A no my czekamy. Czekamy aż. Tak, patrzę, czy się tutaj nikt nie zaklinował, no bo wtedy tu mi się w toalecie zaklinowała ta mała. Gotujecie tutaj, czy co wy robicie? Halo! Chyba, że tu też jest coś nie tak. Nie, no jest tutaj wejście, czekajcie. No jest. Proszę. No nie wiem. Jeszcze chwilę poczekamy. Zobaczymy. O! Ty już narysowałeś. To daj, ci schowam. Jakiś królik dziwny. Rysuj. Boję się ich posłać... Kurde, no ona by musiała iść do tej toalety. Kliknę jej, zobaczymy. No, halo, co z moim jedzeniem? Nie wiem. To by schowam. Proszę, sług. Ona mi utknie w tej toalecie, to się wkurzę. Idzie, dobra. No, i rysuj. O, Adaś już narysował. Zabieramy. Kurczę, jak wy szybko rysujecie, dzieci. Patrzcie, wszyscy już narysowali, a jedzenia jak nie było. Tak nie ma. Strasznie długo się czeka, słuchajcie, w tych restauracjach. Naprawdę. Gotujecie wy tutaj, czy nie? No, mamy złożone zamówienie, bo już tak sprawdzam, czy na pewno, ale mamy. Pospieszcie się! Strasznie długo się czeka, nie? Okej. Okay. Ty narysowałeś. Jezu, Adesowi biorę. Tobie chciałam schować, dobra. No i zobaczcie, już są zmęczenia. My się nie doczekamy. Przepraszam bardzo, czy pani tutaj gotuje? Czy co? Nie wiem o co chodzi. O, ten już chyba utknął w tej toalecie. Coś tu jest nie tak z tym, słuchajcie. Trudno, słuchajcie, wychodzimy stąd. Patrzcie, one są padnięte. anulowane. No nie, patrzcie, gdzie ona mi tutaj utknęła. Nie wierzę. Coś tu jest nie tak, słuchajcie, z tą restauracją, wiecie? Musiałabym ją sobie tak pobrać i sprawdzić. Bo zobaczcie, klinuję się tutaj w tych toaletach. Tu coś też jest nie tak chyba z tym gotowaniem. No bo, żeby aż tyle czekać, to jest lekka przesada. To małą to zaraz ściągniemy do domu. Także no cóż, wracamy do domu. No bo co, wszyscy padnięci, i co tutaj kurczę zrobić? Dobra, słuchajcie, udało nam się jakoś dotrzeć do domu. Dzieciaki są padnięte, głodne, niewysikane i w ogóle, Adaś, wiesz co, przyziąż jeszcze szybko lody, zrobimy jeszcze te czerwone, no i kończę, nie wiem, słuchajcie, coś z tą parcelą musi być nie tak, wiecie? E, dajcie znać, gdybyście wy pobrali ją gdzieś tam u siebie. E, czy też macie jakieś problemy, bo powiem wam, że no coś tam jest ewidentnie nie tak. Ta moja biedna, co ty, chodź tu. Gdzie ty mi tam łowisz? Dziecko! Patrzcie, my tutaj mamy, ja nawet nie wiedziałam. Tak blisko, ej! <grymne> to spoko, ja tu zada się sobie jeszcze połowie rybki poczytam, na co tam, jaką się łowi i tak dalej. Patrzcie, i znowu jest dwunasta. Coś jest ewidentnie nie tak tutaj z tym. Albo z tamtą parcelą, albo z tą parcelą, albo nie wiem po prostu z, z czym. Jak zawsze mam jakieś problemy, ale ostatnio tak nie było. Coś chyba tam jest, słuchajcie, nie tak z tym statkiem i coś tam się cofa. Dobra, chodźcie dzieciaki, zjemy lody i ja was kładę spać, bo one są padnięte. No, biedne moje dzieci. Zobaczcie, jakie ładne. <laughs> o nie! Biedactwo moje, padniesz! No! No to nic, wiesz co, tobie to ja już daruję te lody. Idź od razu spać, bo ty biedna. zostałaś tam pod tymi schodami. Niestety. O, a tu dzieciaki sobie zjedzą, a ty? A, idziesz, dobra. A to sprzątniemy. Trudno. No, biedna. Też jest głodna, no ale co, niech chwilę się prześpi. Także ja, jak później sobie ogarnę, zjedźcie te lody dzieci i kładę ich spać. I no i widzicie, znowu ten czas się cofnął. Nie mam pojęcia o co tutaj chodzi. Muszę sprawdzić tą parcelę. A Wy, gdybyście gdzieś tam na przykład ją pobrali, to dajcie znaczy też, macie takie problemy. Czy to może tylko ja, jak zawsze. <laughs> Choć może też, że ona z tych granitowych kaskadach. Coś, no nie wiem, no coś tu jest ewidentnie nie tak. Choć widzicie, ten pierwszy dzień był całkiem okej, okay, jak tutaj byliśmy, więc to raczej nie z tą parcelą. Ja podejrzewałabym, że coś z tym statkiem tam jest nie tak, dlatego że. No tam się wszyscy klinują w tych łazienkach i tak dalej nie mogą wyjść gdzieś pod schodami. Nie wiem w ogóle o co z tym chodzi. A w ogóle ty, mój drogi? Miałeś 10 porcji. Dobra, wszyscy śpią, słuchajcie. Nic nie zadziałały te lody na was. Chyba nie. Kochanie, ale to połóż się już normalnie spać. Idźcie, dzieci spać, bo biedne padnięte. No, widzicie? Chciałam Was zabrać w rejs, ale no co tam, powiedzmy, że tam popłynęli. Powiedzmy, że przepłynęli się tam <grym> chwilę i... ale no cóż, tak to wyszło dobrze, kochani, ja już nie przedłużam. Będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że odcinek na się podobał, pojedliśmy trochę fajnych lodów, <grym> połowiliśmy rybki, przepłynęliśmy się statkiem, <grym> mimo że nie zjedliśmy. Drobne problemy, ale co tam. Dobra, żegnam się z Wami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. papa. Pa.